Renault FT to francuski czołg lekki z okresu I wojny światowej. Został zaprojektowany w 1917 roku i przeszedł do historii jako czołg wzorcowy dla niemal wszystkich późniejszych czołgów. Konstrukcja ta charakteryzowała się w pełni obrotową wieżą, w której mógł być zamocowany 8 mm karabin maszynowy typu Hotchkiss lub krótkolufowa armata kalibru 37 mm. Jednak w dobie I wojny światowej rzadko zdarzały się sytuacje, gdy czołgi obu nacji stawały naprzeciwko siebie, więc większość z tych maszyn posiadała na swoim uzbrojeniu jedynie karabiny maszynowe. Z tyłu pojazdu ulokowany był czterocylindrowy silnik Renault 18CV o mocy 35 koni mechanicznych, który umożliwiał mu rozpędzenie się do 7 km na godzinę. Główną rolą tego czołgu było wspieranie piechoty, więc tak skromna prędkość była w zupełności wystarczająca. Kolejną cechą charakterystyczną był przedział załogi. Liczyło ona sobie tylko dwóch członków: kierowcę, który siedział na przodzie pojazdu, oraz dowódcę porojącego uzbrojeniem w wieży. Pancerz sięgał tu do 22 mm, co było dosyć skromnym wynikiem, ponieważ miał on odbić jedynie pociski z karabinów paszynowych, jednak nadal był on wrażliwy na ostrzał z dział polowych. Gąsienice w tym ciągu znajdowały się po obu stronach pojazdu, i co wyjątkowe, jego zawieszenie było bardzo dobrze amortyzowane przez liczne sprężyny. Pomimo dobrych właściwości jezdnych, był on wyposażony w tzw. ogon znajdujący się z tyłu kadłuba. Miał on w oczywisty sposób zapewniać lepszą mobilność pokonywania rowów i okopów. Ogółem wyprodukowano około 3700 egzemplarzy czołgów typu Renault FT, które były eksportowane do wielu krajów świata. Jeden z takich batalionów FT-17 był dowodzony przez niejakiego George'a Patona, który zasłynął później jako znakomity generał podczas II wojny światowej. Renault FT był również wykorzystywany przez Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie miały decydujący wpływ na przebieg całego konfliktu. A tak prezentuje się klockowy model Renault FT. Jest on wykonany klasycznie w skali 1 do 35. No i jest to model, który no zaskoczył mnie pod względem swojej konstrukcji, ponieważ no jest on zbudowany z takich paru modułów, które są dodatkowo budowane bokiem przez co nota bryła tego czołgu została wykonana moim zdaniem bardzo dobrze. Yy, oczywiście no, do tej konstrukcji dokładamy wiele elementów z różnych stron, tutaj gąsienice, tutaj jakieś inne skrzynki. Yy, no i wydaje mi się, że efekt końcowy jest naprawdę bardzo zadowalający. Yy, no ale co, może zaczniemy od dodatków. Klasycznie jest tutaj yy, plakietka z nazwą yy, tego modelu. Yy, no i dalej mamy tutaj figurkę generała Hallera. Jest to postać bardzo znana Polakom, raczej nie trzeba jej tutaj przedstawiać, no ale tak w dużym skrócie jest to jeden z ojców II Rzeczypospolitej. No i jest to postać, która wydaje mi się, że naprawdę zasługuje na szacunek. Tutaj figurka kobi wydaje mi się, że została wykonana bardzo dobrze. Fajnie tutaj widać jego rysy twarzy. No i też na uwagę zasługuje tutaj na druk na rączkach, a także na czapce, które... No, fajnie zdobił tą figurkę, no i czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, nie mieliśmy w figurkach Kobi chyba. No ale dobra, przechodząc już do omawiania samego modelu. Jest to czołg, który ma naprawdę bardzo dużo różnych nadruków wokół siebie. Chociażby tutaj z przodu, zobaczcie. Mamy nadruki tutaj klap dostępowych do, do tego czołgu. Mamy tutaj również nadrukowany wizjer. No, ale ponadto zobaczcie, że nawet tutaj plamy kamuflażowe są nadrukowane w taki fajny sposób. Tutaj zobaczcie, że nawet na boku tego klocka mamy nadruk tych plam. No, i to jest coś, czego wydaje mi się, że znowu nie mieliśmy w kobi. No, i zasługuje jak najbardziej na pochwałę. Dalej, numer tego czołgu. Z boku widzimy absolutnie nowe koła, które no przydadzą się w wielu innych konstrukcjach. Więc, no, fajnie. Dalej, podwozie tego czołgu. Wydaje mi się, że jest ono wykonane naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy taką belkę, tutaj jakąś inną. Jeszcze fajnie, tutaj pociągnięte te plamy kamuflażowe. Jest kolejny numer tego czołgu. No i tutaj spód. No, niestety nie mamy tutaj kółek, tak jak to powinno być normalnie w prawdziwym Renault, tylko tutaj po prostu mamy takie elementy płaskie. No i to się tak jakby. Y, ślizga po tym, akurat on tutaj po tej płaskiej powierzchni moje nie jeździ, ale jak sobie przyniosę zaraz instrukcję. No, jak widzieliście, czołg, nawet pomimo tego, że nie ma tutaj tych kółek od spodu, jeździ naprawdę bardzo fajnie z takim jeszcze dodatkowym małym oporem. No i co, przejdźmy dalej, może. Dalej tutaj widzimy skrzynkę. Od drugiej strony mamy łopatę oraz tutaj wydech. No i zwróćcie też uwagę na to, jak fajnie tutaj zostały pociągnięte te pasy kamuflażowe. No, wydaje mi się, że naprawdę to zasługuje na uwagę. Tak. Dalej, tutaj jeszcze na końcu widzimy ogonek, który jest bardzo charakterystyczny dla tej konstrukcji, ponieważ on miał pomagać temu czołgowi w przejechaniu jakichś transzei, jakichś okopów. Bo zwróćmy uwagę na to, że jest to dosyć mały czołg, no i tutaj, jakby wjechał na, na jakiś szeroki okop, no to mógłby mieć po prostu problem w przejechaniu go, no i ten ogonek miał właśnie zapobiegać temu, ażeby ten czołg po prostu wpadł jakoś tyłem do tego okopu no i tak dalej tutaj widzimy komorę silnika, która tutaj w żaden sposób nie jest otwierana nie wiem czy dałoby radę to jakoś zrobić, być może, ale szczerze w to wątpię no i na koniec została nam tutaj wieża która no moim zdaniem nie jest idealna tutaj projektant starał się w jakiś sposób to zaokrąglić tak, aby to jak najbardziej przypominało pierwowzór, no aczkolwiek bez jakichś nowych elementów, no to zobaczcie, że i tak to jako tako wygląda. No tutaj tył zwłaszcza się broni, aczkolwiek no tutaj ten przód, no moim zdaniem, absolutnie on nie przypomina tego co mieliśmy w prawdziwym Renault FT. Tutaj tylko nowy klocek mógłby zapobiegnąć no, temu problemowi, jakby nie było. Próbowałem jakkolwiek to naprawić, ale uwierzcie mi, że naprawdę się nie dało. I no tak jak mówiłem, jedynym rozwiązaniem byłby tu po prostu nowy element. Ale i tak jest jako tako z daleka tego jakoś specjalnie nie widać. Jest tutaj oczywiście działko. Tak, Dalej tutaj jakieś plamy kamuflażowe z tymi takimi fajnymi zakrąglonymi klockami po bokach. Z tyłu mamy oczywiście włas. No i jeszcze na szczycie jest kopułka dowódcy. No i co, może przejdźmy już sobie do podsumowania. Jest to naprawdę bardzo udany model. Kosztuje on mniej więcej teraz w okolicach 100 zł, a więc naprawdę wydaje mi się, że jest to adekwatna cena jak za jakość, którą tutaj otrzymujemy. No i słuchajcie, to będzie już chyba ostatni model, pierwszowo-jedny na moim kanale. Raczej tutaj nie zakładam, żebym planował zakup jakiegoś nowego modelu właśnie z tej serii ponieważ te flagowe konstrukcje zostały już wydane przez Kobie. no i one są naprawdę bardzo fajnie wykonane raczej nie ma takich pojazdów które by odstawały od reszty no może z wyjątkiem Soptive Camela ale no tak jak już mówiłem kupiłem go tylko dlatego żeby mieć jakiegoś dwupłata w swojej kolekcji a poza tym to tyle no i co może jeszcze przywołamy sobie naszych bohaterów tutaj Skoro już o nich mówię, ok, tak to się właśnie prezentuje. Zobaczcie, jak mały jest właśnie ten Renault FT w porównaniu chociażby do A7V, który jest takim po prostu bunkrem na gąsienicach. Wydaje mi się, że jest to naprawdę udana kolekcja. Jeśli interesują was te tematy, no to serdecznie mogę wam je polecić. No i pamiętajcie, że recenzję tych wszystkich zestawów możecie już znaleźć na moim kanale. No i co, ja już się będę chyba z wami żegnał. Dajcie znać, jak podobała Wam się ta pierwszowojenna seria, czy czegoś się nowego dowiedzieliście z moich ciekawostek. Czy chcielibyście na przykład jakieś kolejne maratony, na przykład z nowoczesnych myśliwców, albo nie wiem, no z nowoczesnych czołgów podstawowych. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć!